Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić kolejną ciekawą roślinkę z naszego ogrodu, ogrodu marzeń. Jest to tym razem Dereikusa. Jest to bardzo piękne, niewielkie drzewo, które jest teraz ozdobione na przełomie maja i czerwca bardzo licznymi, przepięknymi kwiatami, które wyglądają jak maleńkie, białe gwiazdki. Mają płatki, cztery płatki. Tak naprawdę to nie są kwiaty, tylko podsadki. One są w kolorze białym, takim biało-kremowym. Natomiast kwiat to jest ta maleńka kuleczka. Tak wyglądają z bliska przepiękne kwiaty Dereikusa. Natomiast tak naprawdę ten maleńki pomponik to jest właśnie kwiat. On jesienią robi się taki czerwonawy i przypomina troszeczkę owoce litchi. Natomiast liście robią się bardzo ładne, pomarańczowe, czerwone czy żółte i wygląda wtedy drzewo bardzo ładnie, kolorowo, ale myślę, że najpiękniej wygląda właśnie teraz ze swoimi licznymi, przepięknymi gwiazdkami, które przyciągają wzrok. Drzewo jest bardzo malownicze. Dereikusa jest drzewem, które bardzo lubi rosnąć w miejscu ciepłym, słonecznym, lubi ziemię próchniczą, lekko kwaśną. Ja przyznam, że rośnie u nas w ziemi ogrodowej i nigdy dotąd nie zakwaszałam wokół jego korzeni ziemi, ale prawda jest też taka, że w naszym ogrodzie jest ziemia lekko kwaśna, więc dlatego rośliny kwasolubne czują się tutaj po prostu lepiej, nawet jeśli czasem nie obdarzam ich ziemią kwaśną, ale za to z hojnością rzucam igły sosnowe. Derenie to naprawdę bardzo piękne drzewa, które świetnie prezentują się jako rośliny soliterowe i doskonale wyglądają nad wodą. Drzewo jest upszczone tymi gwiazdeczkami, które naprawdę przyciągają wzrok, ponieważ są bardzo nietypowe, są bardzo piękne i myślę, że warto sobie posadzić takie drzewko w ogrodzie. Derej generalnie nie lubi podcinania ani przycinania. Jedynie gałęzie, które gdzieś tam przeszkadzają, przycina się, ale najlepiej czuje się, gdy rośnie sobie swobodnie sam. Oczywiście można go delikatnie formować.